Dawaj, 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 dawaj. Ale nie przesadzaj, Adam, nie przesadzaj. Bo mi zginiesz w kadrze i co będzie? Nie, to tak to możemy... Oj, już trzeci raz czapeczka. To mi się podoba. O, samolot poleciał, ale to... Za późno. Za późno go zobaczyłem. Ale przecież tu jest ścieżka rowerowa. Czemu ludzie chodzą? Nie, to jest tylko rowerowa. Tak. No to jest. Nie, to jest tylko numer. Tak? Tak. No to wyrzuć ich. Ja zbieram rękę z okna, to się trąbi. Miał prawą rękę wolną, to bym trąbił. Gdzieś tam samolot lata, ale to później, zobacz, jak staniemy to. No i w ten sposób ścieżka prowadzi aż do... I tutaj zaraz się zacznie jakaś miejscowość. To już jest Mężyca. No proszę bardzo, no widzisz jak pięknie. Dojechaliśmy w ten sposób, ale Mężyca się zaczynała za Czarkowem. A tu teraz masz tablicę Mężyca. O. Na podanym dowodzie Mężyca. I osiedle Czarkowo. Te osiedle Czarkowo to było ani Zielona, ani Mężyca. A w tej chwili wychodzi na to, że Czarkowo jest Łężycą. A Łężyca należy do Zielonej Góry. Czyli to jest po prostu Zielona Góra. No i dobrze, to skręcamy do Biedronki. Która jest? 20 po, dobra to. Skręcimy do Biedronki, jakąś sznekę sobie kupimy. To ja kończę nagrywanie, bo skręcamy. Później jak będziemy jechać, to włączę. To na razie pa. Zielonej Góry i to jest po prostu Zielona Góra.
dobrze, to skręcamy do Biedronki. Która jest? 20,5, dobra. Skręcimy do Biedronki, jakąś szmekę to by kupić. Za ten film to Oscara dostaniemy. Mieliśmy dosyć. Za ten film to Oscara dostaniemy, bo wie. Już. Idziemy do Biedronki, jakąś sznekę weźmiemy. Pilnujesz, nie? Na skosie. Pewnie. Tą szmakę kupię. Nie wierzę, że pracujesz tak ten. Tak wyglądał siedle Czarnkowo, tutaj w Zielonej Górze. Masę nowych bloków. No a tam prosto się jedzie na Łężyce. My jesteśmy przed Biedronką, sklepem. No właśnie. Alka rower tu stoi. Wejdziemy do sklepu po wikt. Proszę, coś tam paść kupił. Pokaż to. Ponczusie. Ponczusie no. Będziemy jedli. No fajnie. Będziemy jedli ponczusie. Idziemy tu sobie jeszcze tą drogą i wzdłuż Smródki. Tą drogą dojedziemy do Smródki i Smródką ten i tam się dostaniemy, bo aha, ja będę jechał po rąkę, nie? No dobra, nie ma sprawy, ja zrozumiałem. Ale zna... Arek znalazł jakąś ścieżkę, ale to dojdziemy tędy do Smródki. A kiedy wsiądziemy? Tylko przeprowadź tutaj, bo tu wiesz, tak jest. Tu wiesz, ta droga jest bardzo grotowa, nie? Ale... A tam będzie most, żeby... Przejść na drugą stronę. No, gdzieś mnie tu Arek wyprowadzi na jakąś boczną ścieżkę. Gdzie ty jesteś? Hop, hop!
Gdzie on jest? A, jedzie tutaj.